Hej, cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony 352 i moi drodzy, witam was w trzecim odcinku Zagrajmy w Gothic 1 Kopalnia. Dzisiaj, moi drodzy, musimy zająć się kolejnymi zadaniami. Na pewno będziemy zaczynać od szukania jedzenia. Jednakże chciałabym się tutaj przejść i zobaczyć, czy nie ma tutaj jakiegoś czegoś do przybijania, czy coś w tym stylu. I czy ja w ogóle mogę otwierać... Mogę? Dobrze, że się zapisałam. O Jezus, chyba zdobyłam gdzieś jakiś wytrych, skoro... gra mi pozwoliła to otworzyć. Mam wytrych? Nie, nie mam wytrycha, czyli że kufer jest do otwarcia tak po prostu. Dobrze, tam na razie nie idę. Wrócimy się. I tak, musimy poszukać jedzenia jako łapówkę, żeby ruszyć dalej jedno zadanie. Oczywiście się zapiszę przed tym przejściem. Hop. O, dobra, ten twardy dzień to niech tam sobie będzie. Dobra, mamy do poszukania jedzenie. A odnośnie innych zadań, pierścień Brandika. Brandik zgubił swój pierścień. Klucz Calvina. A to Rex. To musimy też się przespać. Tak to jest, jak już któryś dzień z rzędu nie nagrywam odcinka. A tak naprawdę to jeden dzień z rzędu. I już po prostu jestem taka... Co byśmy robili w ogóle? Dobra, oczywiście Azgan będzie się na mnie patrzył. Czy tutaj nie było żadnego drewienka do przybicia? A mogę się w beczkę schować. Nie będziemy się chować w beczkę. Te grzyby zostawimy w spokoju. Czy tutaj była gdzieś jakaś deska i czy jest gdzieś tutaj jakieś łóżko? Nie widzę ani jednej z tych rzeczy, więc tak, bo do Rexa mamy przyjść następnym razem. Strażnik, dobra, bo my musimy się po prostu, moi drodzy, rozejrzeć. Tu widzę, że mogę spać, więc prześpijmy się do następnego rana. I teraz chodźmy do Rexa. Rex już powinien mieć dla nas kluczyk, dzięki czemu będziemy mogli uruchomić też teleport. A raczej teleporty. Rex, masz już dla mnie klucz? Naprawiłeś już klucz? Tak, jest gotowy, oto on. Dziękuję i przepraszam za kłopot. Dobra, to co? Idziemy ten kluczyk ogarnąć. I zobaczymy. Klucz miałam zanieść do Calvina, prawda? No to Calvin jest na górze. Tutaj jest Hans, już mu pomagaliśmy. Wąż chciał swoją brzytwę, ale z tą brzytwą jest jakiś problem, ja nie wiem kompletnie, gdzie ona jest. Jeszcze tutaj się przejdę, bo może gdzieś ominęłam te miejsca do zreperowania w tej kopalni. Podejrzewam, że jest to możliwe, bo mamy na razie 2 na 6 tylko przybite. No nie wiem, czy pójście w stronę pełzaczy to jest dobry pomysł, na pewno nie. Mam wrażenie, że jeżeli chodzi o... to zadanie o pierścień Brandika, to że jemu po prostu ten pierścień zleciał na dół, czyli tam, gdzie są pełzacze. Mam takie przypuszczenia. Nie zdziwiłabym się, no bo on jednak kręci się blisko tej krawędzi. Czy tutaj nie ma żadnego drewienka? Naprawdę? Jest pochodnia, bryłka, nic. Mike, dobra, muszę się rozglądać też właśnie za tymi miejscami, o które Jan nas prosił, żebyśmy jakby do porządku przywrócili. To jest ten strażnik, któremu ja muszę tak przynieść. Dobra, tam na razie nie pójdę. Dobra, myślę, że najlepiej będzie ukraść po prostu coś z magazynu. Nie wiem, czy oni się będą fochać za to, że coś zabieram. W sensie chodzi mi o jedzenie. Mam nadzieję, że nie. Bo jeżeli tak, to może być trochę gorzej. Dobra, zrobimy F5, bo dawno nie robiłam, żeby nic się nie zepsuło. Tutaj jest Calvin. Nie, Calvin jest wyżej. Tak, kurde, już się gubię. Tu jest Ray i tu jest Eddie. Nie ma żadnego drewienka? Nie ma. Kurde, to gdzie ja znajdę jeszcze te deski do przybijania? To jest bardzo dobre pytanie, nie? No bo tam już przybiliśmy deskę. Nie przybiłam jej? Seriously? Ja byłam pewna, że ją przybijałam. Przecież ja się łapałam ostatnio tej deski. Chyba, że tutaj były dwie deski jakimś cudem. Że niby jedna deska i druga deska. Okej, nie mam pytań. Tutaj są kufry, ale podejrzewam, że moje... Chociaż? Ja pewnie nawet nie jestem w stanie ich otworzyć dokładnie. Tak myślałam.
Niektórzy kopacze znów są rozłoszczeni. Idź do Ulberta, weź od niego chleb i rozdaj go. Powinniśmy nieco uspokoić kopaczy, jestem już bliski rozwiązania naszego dużego problemu. Naprawdę? Tak, znalazłem cenny artefakt, dzięki temu mogę kontaktować się z kimś bardzo potężnym. Do zobaczenia. Okej, okay. I tak do Ulberta, czy tam Uberta, idziemy. Tu wygląda mi to na kufer, który nie jest zamknięty. Oni oczywiście mnie zbiją. O, to jest tylko jabłko. Dobra, nic szczególnego, możemy oczywiście się wczytywać. Grimes. Victis kopacz. No dobra. Może tu gdzieś jakaś deska jest? Jest pochodnia. Super. Zanim pogadam z nim... On się fochnie, jak ja to wezmę, prawda? Nie, czyli rzeczy takie mogę brać, albo on się przynajmniej za to nie focha. Skrzynek oczywiście nie możemy dotykać. Dobra, Ulbert. To... Nie rozmawiałam z nim? Witam, co porabiasz? No cóż, obecnie troszczę się o żywność. Powinniśmy teraz oszczędzać, kiedy kopalnia jest zawalona. Zadbam, by mięso nie przepadło. Ja mam wrażenie, że z nim rozmawiałam, tylko coś się zepsuło. Tak, dokładnie. Przysyła mnie Jan, mam od ciebie wziąć chleb. Nie mam chleba, jakiś typ oczyścił moje kufry. Jeśli złapie gnoja... No dobrze, zajrzę później. No to jeszcze lepiej. Ciekawe, czy muszę to teraz Janowi powiedzieć, czy nie. Nie wiem, chodźmy najpierw ogarnąć rzeczy związane z teleportem. Dlatego, że jeżeli nam się to uda, to będziemy się mogli zdecydowanie szybciej przenosić, a to jest bardzo fajna sprawa. Czy tam jest deska do przybicia? Nie, wydawało mi się chyba. Chyba. Dobra. Tutaj nie było żadnej deski. Teleport. Aha, dobra. Calvin? Rex naprawił klucz. Dobrze, daj mi go. Oto on. No co tam wymyśliłeś? Tak, teraz jest uruchomiony. Kurde, super. To znaczy, że mogę teraz się przemieszczać, rozumiem. Okej, czy już po zadaniu, tak? Dobrze rozumiem? Tak, wow, dobra, super. To co, przejdźmy się jeszcze tutaj, bo ja podejrzewam, że gdzieś tutaj będą... Jezus, nie spadaj, człowieku, kochany, Boże. Jezus, nie potykaj się o własne nogi, proszę. Mało brakowało i bym zleciała. W ogóle gdzie ja wlazłam? What the fuck? Z Aaronem raczej nie... A ty wiesz coś o skradzionym chlebie? Nie masz pojęcia, jasne. Tą deskę już na bank przybijałam. Dokładnie. To co, spróbujemy wejść też na górę i zobaczymy, czy uda nam się przenieść za pomocą teleportu. Kto mnie uczył siły w tej modyfikacji, bo to jest bardzo ważna sprawa, bo jak chcę iść na pełzacze, to wypadałoby mi nauczyć się siły. Tak w sumie. Tutaj żadnych desek? Nie. Kurczę, gdzie ja znajdę te wszystkie deski do przybijania? To jest bardzo dobre pytanie, bo ja aktualnie jestem ślepa i kompletnie nie widzę czegoś takiego, pochodnia. No dobra. Tu mogę gdzieś wejść, ale to za chwilę. Co to jest? Grób Drake'a. O nie, jak to? Doświadczenie. Biedny Drake, dlaczego musiał umrzeć? Oj, no się przyjmij jego duszę. Dobra, widzę, że dostaliśmy darmowe punkty doświadczenia, mogliśmy się za Drake'a pomodlić. To znaczy, że na górę nie wchodziłam i to znaczy, że na górze może być coś jeszcze ciekawego. A nie, ja przecież tu byłam, tylko nie widziałam tego grobu. Tu jest przecież Fektos, Glen, kopacz. Dobra, zaraz sprawdzimy, czy działa teleport, jednakże... Chciałabym zobaczyć, do cholery jasnej, czy ja coś mogę tu zrobić. Kilof. Tu leży? Tak po prostu? Okej. Okay. Wygląda na to, że tutaj po prostu nie zajrzałam ostatnio. Szukam dalej tych desek i chyba jestem głupia, bo nie widzę. Strażnik. Spróbujmy użyć teleportu. Dobra, działa. Fajnie. Jesteśmy poziom niżej. Jan? Rozmawiałem z Ulbertem. On nie ma chleba. Co? Jak to nie ma? Ktoś ukradł. Kurde. To na pewno sprawka kopaczy, więc popatrzmy, jak ten chleb pracuje. Podporządkowanie kopaczy to teraz twoje zadanie.
Wyślij ich do pracy, niech poczują, że co znaczy kara za złodziejstwo. Dobrze. Mam wolną rękę, mój pan chce, aby słudzy pracowali. Co za bzdury pleciesz? Aj, nic. Okej. Dobra. To co, F5? Kto mnie uczył siły w tej modyfikacji? Dobre pytanie. Informacje ogólne, to powinno być. Nauka w starej kopalni. Nauczy mnie skradania. Mike może zwiększyć moją siłę. Dobra, to Mike jest niżej. O, Jesus. Trzeba uważać z tymi teleportami. Żeby nie wejść gdzieś przypadkiem. Mike jest tutaj w okolicy, więc u Mike'a możemy się poduczyć. Szczególnie, że on chyba za darmo uczy tej siły. Tylko za punkty. Nie mylę się, co nie? Pokaż mi, jak zwiększyć siłę. Tak, dokładnie. 5. Wiecie co? Zanim się będę uczyła dalej, to zrobię sobie w 5, bo jakby się okazało, że są jakieś progi punktowe, to miejmy nadzieję, że tych progów punktowych po prostu nie ma. Dobra. Okej. Okay. Strzelam, że progów punktowych na szczęście nie ma. Ja mam jakąś tam broń. Odnośnie tych kopaczy, to co ja mam znowu z każdym... Tak. Idź pracować. Pomóż przenosić rudę, ale bez dyskusji. Okej, czyli muszę każdemu teraz kopaczowi mówić, że ma jej się ruszyć, tak? Wyślij do roboty. Ale tu brudno. Oszalałeś? Nie, zabieraj się za to natychmiast. On teraz będzie... Kurwa, on sprząta, nie wierzę. Co ja zrobiłam, nie? Ten nosi rudę. Łopanie Jezu, jak to się stało? Wąż, coś z tobą? Twojej brzytwy muszę poszukać. Gdzieś ty mógł wciepać tę brzytwę? To jest dobre pytanie. Skrzynia. Mam wrażenie, że on gdzieś tę brzytwę wsadził w ten kopiec. Nie wiem dlaczego, ale mam wrażenie, że ją gdzieś tu zgubił przy tym kopcu. Dobra, wiecie co? Może spróbujemy się z pełzaczem. Co myślicie? Może są trochę znerfione i nie zrobią mi jakiejś takiej wielkiej krzywdy? Jak myślicie? Chociaż to się dobrze nie zapowiada, jeżeli mam być szczera. Ale możemy spróbować. Dobra, nie jest aż tak źle. Okej, umiem wydzielinę wydobywać. Wiecie co? Mogłam się nauczyć płytek, zanim tu przyszłam. Jezus kochany, jak ten pełzacz gryzie. Ej, no jeszcze się baguje, tak? Weź pełzaczu, bądź co mam dzień indziej. Dowódca. Jan... Boże, Jan dał mi pełną swobodę działania. Mam wysyłać kopaczy do pracy. Poszukiwanie łapówki. No z tym może być problem. Pierścień Brandika. Brandik zgubił swój pierścień. Powiedział, że ostatnio nie odchodził zbyt daleko. Wąż utracił swoją brzytwę i nie może ludziom świadczyć usług. Odpoczynek Ornbrasa, to jesteśmy no. Czyli co, już nie muszę tego drewna przybijać? Już mi to zadanie jakby się zrobiło? Okej. Dobra, wiecie co, to może będziemy wysyłać po prostu dalej tych kopaczy. A czy garpa na przykład mogę wysłać? Nie. Czyli znowu mówimy o kopaczach, którzy nie mają żadnego mienia jakby. Dobra, idź taszczyć rudę. Dobra, ciekawe ilu znowu tych kopaczy muszę wysłać. Zabiliśmy jednego... A panie kucharz... Może po prostu kupię żarcie. Tylko na pewno nie od kucharza. Może tutaj leży gdzieś ta brzytwa. No nie za bardzo. Krzesło. Śmieszą mnie ci kopacze, którzy tak teraz biegają, bo im kazałam. Gdzie ten gościu mógł zgubić brzytwę? To jest bardzo dobre, kurde, pytanie. Deska. A, bo te deski się znowu tu... Dobra, wiecie co? Chodźmy na górę. Czy tutaj na górze coś mam do zrobienia? Możemy iść... Do kogo? No do tego gościa, który tam mówił, że zgubił ten pierścionek, jeszcze raz poszukać. Skoro nie odchodził nigdzie daleko, to powinniśmy znaleźć, a jeżeli nie, to po prostu zejdziemy niżej. Skrzynia, co to za skrzynia? Otwierałam to już?
Nie mam klucza. No kurde. Klucza albo wytrycha. Dobra, no nieważne. Sprawdźmy jeszcze raz tutaj sytuację. Skoro gościu chodzi tylko i wyłącznie na dole, to nie ma opcji, żeby na górze był ten pierścionek. Najgorsze jest to, że powinniśmy pierścionek zauważyć, bo one się dosyć stosunkowo dobrze świecą. Ale no dobrze. Po prostu to sprawdźmy. No jak na mój gust, on mu po prostu spadł tam na dół, co nie? To tak wygląda. Brandik, no to jest niemożliwe. Niemożliwe to jest. Albo wiecie co? Popatrzmy, jak on chodzi. Aha, on chodzi tutaj. No to się postarał. Serio, on patroluje taki kawałek, tylko. No to jak dla mnie, to na bank się ześlizgnął ten pierścień po prostu na dół. Dobra, wyślemy go do roboty. Sprzątaj. Chociaż to trochę głupie, no ale dobra. Tu jest jakieś łóżko. Proszę mi powiedzieć, co to łóżko tu robi i po co on... Boże, kochany, jakie tam tekstury były. Kopacz. A może jakiś kopacz po prostu to zarąbał, nie? Dobra, taszcz rudę. Whatever. Jak myślicie? Jakiś kopacz czy nie kopacz? A co, jak powiem, pomodlić się? Pomóc się do Inosa, byśmy się stąd wydostali. Mam nadzieję, że nas wysłucha. Dobra, no niech chociaż coś robią, nie? Kopacz. Do roboty. W sumie ty też się pomódl. Kopacz. A ty idź taszczyć rudę. Alep. Z tobą jak zwykle nic nie da się zrobić. Matko kochana, czy może nie być takich bugów? Dobra, wiecie co? Chyba logiczne byłoby, żebyśmy zeszli tam na dół. Na cholerę ja do tego Brandika przyszłam. Nic się tutaj nie dowiedziałam w tym miejscu. To jest ten tunel, którego pilnuje ten gościu chyba ze zmiany, którego chcemy, żeby zmienił go. Znaczy tego drugiego gościa. Widzę, że dzisiaj taki trochę odcinek... taki mało wydajny. Ale tak to jest. Dobra, no bo ja tych kopaczy tak zaganiam. Bardzo fajnie. Tylko co dalej? Nie mam pojęcia. Dobra, wejdźmy na górę i zobaczmy, co się tu odczynia. Już widziałam, jak spadam z tej drabiny, no nie? Strażnik, skrzynia. Tam jest jakiś kamień. Santino. A może kupimy po prostu? Co wy na to? Kupimy żarełko po prostu? Masz żarcie? Masz wodę i piwo co najwyżej. Oj, niedobrze. Ale w sumie sprawdźmy. Pierścień Brandika, poszukiwanie łapówki. Oddałem wodę i rudę, czyli nie oddaliśmy piwa. Trzy piwa potrzeba mi. Ile mam piwek? Mam jakieś piwa w ogóle? A, nie mam w ogóle piwa. To wszystko wyjaśnia. Czyli trzy piwa musimy kupić. Handel. Widziałam, że masz piwa. Akurat trzy. Czyli tyle, ile potrzebuję. Gdzie moja ruda? W sumie, wiesz co, masz tę pałę. Masz 1 kilo. Okej, mam, widzę, trochę rudy na szczęście. Dobra, wiecie co? Muszę zrobić tak. I teraz 10. O. No i teraz przyjmij. Dobra, bo ja już zapomniałam, jak się handluje. Zresztą ja mam trochę problem z handlowaniem. Nie wiem dlaczego. Mam już te piwa? Mam. To moglibyśmy w sumie oddać piwa. Mam za mało sera, za mało chleba. Gdzie ja mam to wszystko znaleźć? A odnośnie kupców jeszcze taka sprawa. Ja to powinnam mieć w ogólnych informacjach. Ogólne informacje. Handlarze. Z Alberto mogę handlować. Stoi za ladą u Jana. Mogę handlować z wężem. Rex nie tylko kuje broń, ale również ją sprzedaje.
Andro wymienia się towarami, ale zasadniczo w ofercie na mocne trunki. U magazyniera Alberta mogę nabyć prowiant. Ulbert jest lekko pijany po zupie grzybowej. Santiano mogę wymienić się towarem. Dobra, wiecie co? To zejdźmy sobie niżej. Czy ja w ogóle będę w stanie się jakoś tu przemieszczać? Siup. Tak długo jak mnie. Alberto. Co ty masz? Ja u ciebie byłam i ja gówno widziałam. A może dlatego, że masz tylko piwa i jabłka. A tamten gościu też chciał jabłka? Dobre pytanie. Naprawa belek. Serio? Anulowało mi to zadanie, bo mi dało od niego drugie zadanie? Jakie gówno. Dobra, trudno. Gdzie to jest? Poszukiwanie łapówki. Chciał jabłka, czy nie chciał jabłek? Ja chcę, że nie. Kawałek szynki, 5 bochenków chleba, 5 kawałków sera, 10 brejek rudy. A nie dałam mu rudy? Dałam mu chyba rudę. Mogę coś już Janowi powiedzieć, że tam część kopacza się wzięła do roboty? Nie. Czyli za mało kopaczom jeszcze powiedziałam. Tu jest jeszcze jakiś kopacz, ale on chyba ma imię. A nie, nie ma imienia. Dobra, to wyślemy cię do roboty. Idź taszczyć rudę. Victis, coś z tobą? Aha, ty uczysz akrobatyki. Nie, niepotrzebne mi to teraz. A jeszcze raz chodźmy do Ulberta, bo mnie coś tutaj zastanawia. Handel. Dobra, ty masz żarło. Oh my god, już zapomniałam. Ile on chciał tych bochenków? Chleba, dobre pytanie. Poszukiwanie łapówki. 5 bochenków chleba, 5 kawałków sera. Dobra, handel. 5 bochenków. Dobra, bo ja się trochę uczę. Sterowania. Bo wiecie co, ja mam czasami problem, żeby... jakby wziąć tylko 5. O, w ten sposób musimy robić. Dobra, masz ser. O Boże, Jesus. Aha, ja mam 3 sery, dobra. Czyli musiałam wziąć tylko 3. Problem w tym, że nie wiem jak to zrobić. Bo mi coś nie działa. Jak okej, dobra, wiem jak. To 3 sery sobie weźmiemy. Masz szynę. A ja mam chyba teraz szynkę. Mam szynkę, to nie biorę szynki. Dobra, to teraz 46 bryłek rudy chcesz ode mnie. Dobra, to zrobimy tak. 50. I teraz 46. Przyjmij. Dobra, i teraz ten gościu, gdzie on był? Teraz się muszę zastanowić, bo jeszcze bym to chciała dzisiaj zrobić. On był wyżej czy niżej? Niżej był. To zejdziemy tędy, bo jak już pójdę... wiecie, jak już pójdę szybszą drogą, to już tam chyba nie dojdę do niego. Jezu, jak ci kopacze biegają. Co ja im zrobiłam? Jestem podła. Cześć, panie kopacz. O, proszę bardzo, kolejny kopacz, którego można wysłać, żeby biegał z rudą. Dobra, weź taszcz rudę. Zabawne. Chyba kazałam mu jednak sprzątać. Nieważne. Dobra, mam nadzieję, że będę mogła to zrobić, to zadanko, bo chciałabym już to kończyć. Słuchaj, strażniku. Co do propozycji. Super. Oto piwo. Serio, będziesz jeszcze pił od razu 3 piwa? Człowieku. Dzięki. Dobrze, tak trzymaj, jasne. Oto szyna. Oto chleb. I oto ser. W porządku, odprawię go. Dobra, no już cicha, nie drzwi mordy, chłopie. Dobra, to akurat możemy zejść do niego, powiedzieć mu, że da radę się zamienić. Ten strażnik już tu idzie. Z Majkiem na razie nie mam nic do roboty. Ci się zacinają, bo kazałam im biegać po całej okolicy. Gornad Room. Miejsce wolne, możesz tam iść już teraz. Dziękuję, chłopie.
Jak mogę ci odwdzięczyć? Jako nagrodę weź te woreczki z wonią pełzaczy. Co mam z nimi zrobić? Mając to, mutanty pełzaczy na pewien czas stają się nieagresywne, jeśli kiedyś się z nimi spotkasz. Sam to wymyśliłem. Powinieneś przebić twardą powłokę woreczka i wtedy będziesz mógł wykorzystać to przeciw pełzaczom. Dziękuję, mam nadzieję, że to mi się nie przydarzy. Jeśli zajdzie potrzeba, możesz u mnie dokupić jeszcze. A tak przy okazji, mam jeszcze trochę magicznych zwojów i bagiennego ziela z obozu, które też mogę ci sprzedać. Pokaż, co tam masz w takim razie. Sen, zmniejszenie potwora, strach, kontrola. Okej, fajnie. Torba z wonią. Bagienne ziele. Myślałam, wiecie, że może ma telekinezę, bo jakbyśmy mieli telekinezę, to byśmy dużo mogli zrobić. Okej, dowódca, to jesteśmy w trakcie. Pierścień Brandika i brzytwa węża, to ja nie jestem w stanie na razie tego zrobić, nie mam pomysłu. Może użyjemy teleportu, co? Czy ja już w dostatecznej liczbie kopaczy kazałam się ruszyć? Trudno powiedzieć, może jeszcze przejdę do tych kopaczy tu. Kopacz. Wyślę ich też do roboty, no bo to powinna być większość jakby kopaczy. Siup. Bo tutaj jest ich jednak dużo, chociaż w kopalni jest ich ogólnie dużo. Też trudę. No dobra, wysłać do roboty. Ty się może pomódl. Nieważne. Kolejny kopacz. Zaraz pójdziemy do Jana. Może już się okaże, że nie trzeba robić już więcej. Już nie muszę może kogoś pytać. Psidon. Czy ja nie miałam do ciebie przyjść przypadkiem w nocy, czy coś takiego? Muszę się aż upewnić. No nie wiem, na razie nie mogę nic z tobą zrobić. Dobra, tutaj jeszcze byli jacyś kopacze, czy ja już im kazałam iść do roboty? Widzę, że nie kazałam iść do roboty, bo dalej kopią. Więc zagadam kilku kopaczy. A ty co tak stoisz? Weź ta szczurudę. Kopacz. Wyślij do roboty. Posprzątaj, whatever. Ty też pójdziesz taszczyć rudę za chwilę. Taszcz rudę. Jeszcze pójdę do tych na górze może. Bo ich tutaj jest aż dwóch. Tam widzę, że jeszcze jest kopacz na dole, którego ominęłam. Dobra, ogarnę tych trzech ostatnich kopaczy i postaram udać się do Jana, bo mam wrażenie, że już to będzie na tyle. Dobra, ty się może pomódl. Ty weź ta szczurudę. Mam nadzieję, że sobie nie rozwalę twarzy. Świetnie. Udało mi się to przeżyć. Dobra, jeszcze ciebie gdzieś wyślę. Najlepiej, żebyś posprzątał. O Jezu, ale oni biegają. Ale to przykre jest. Dobra, chodźmy w stronę Jana. Bo wydaje mi się, że już będę mogła mu powiedzieć co nieco. Siup. Siup. I co tam, Jan, ty mi powiesz? Nadal nie mogę, czyli muszę iść do tych jeszcze kopaczy na samym dole. Wiecie gdzie. No to myślę, że już to dokończymy w kolejnym odcinku. Jezus kochany, ja to przeżyłam. Ja zapomniałam, że to jest tak wysoko. I se tak skoczę. Co ty robisz? Co ty robisz, człowieku? Ja ci kazałam iść do roboty. Weź, biegaj. Jakiś kopacz się rudy przyczepił. Tamten też widzę kolejny. Widzę, że oni się tak teraz wymieniają. Jak ktoś biega, to ktoś przychodzi kopać. Wiesz co, to ty weź może, nie wiem, iść posprzątaj. A tak serio, to najlepiej, żebyś poszedł taszczyć rudę. Dobra. Bo tutaj jeszcze musimy obskoczyć większość kopaczy. Postaram się to zrobić jeszcze teraz, może. Chociaż zostało nam ile minut? No kilka sekundek nam zostało odcinka. Także moi drodzy, robię zapis gry. Dziękuję wam za obejrzenie tego odcinka. Słyszymy się już w kolejnym, gdzie... Kurde, przy tym zastopowałam...
stoper i nagle się włączył. Zapraszam Was już do kolejnego odcinka, gdzie dokończymy sobie to zadanie. Ja sprawdzę, co zrobić z tą brzytwą węża i pierścieniem Brandika, żebyśmy to jeszcze zrobili. No i zobaczymy, co dalej. Także jeszcze raz Wam dziękuję za obejrzenie. Do kolejnego odcinka w poniedziałek. Cześć!